Szanowny Panie Dyrektorze, Panie i Panowie Parlamentarzyści, Szanowny Pani Marszałek, Szanowni Państwo, droga młodzieży. 70-lecie szkoły to historia wszystkich osób, które budowały od podstaw bezpośrednio po wojnie edukację na Warmii i Mazurach, w stolicy, w naszym mieście Olsztynie. Dzisiaj obchodzimy tych rocznic związanych z naszym miastem bardzo wiele, bo chociażby również nasze inne szkoły, jak chociażby samochodówka, w dniu dzisiejszym o tej samej porze tą uroczystość święci. Państwo jako społeczność tej szkoły, my jako mieszkańcy Olsztyna jesteśmy dumni, że taka placówka powstała w 1945 roku jako druga szkoła w naszym wyzwolonym mieście Olsztynie, która rozpoczęła swoją pracę u podstaw. To od 42 lat ta szkoła jest zespołem szkół ekonomicznych. To od 1967 roku nasza szkoła, zespół szkół ekonomicznych, funkcjonuje tu, w tym miejscu, w tych obiektach, które wypełnione są treścią, które wypełnione są przede wszystkim młodzieżą, nauczycielami, pracownikami, administracją, obsługi, niezwykle oddanym procesowi wychowania, kształcenia, tego wszystkiego, o czym Pan Dyrektor w swoim przemówieniu był uprzejmy powiedzieć. To przecież Zespół Szkół Ekonomicznych ma za swojego patrona, nie byle kogo, Mikołaja Kopernika. Bo przecież Mikołaj Kopernik związany jest z Warmią, związany jest z naszym miastem, to tu żył i pracował. Pamiętamy oczywiście z historii, uczymy się niejednokrotnie o jego wielkich dokonaniach, pamiętamy go jako astronoma, ale nie zapominamy i wiemy doskonale, że był również ekonomistą. Że to tu, przebywając w Olsztynie, pracując na, mieszkając w Zamku Kapituły Warmińskiej, pisał traktat o monecie, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Jest z nami pan minister finansów, doskonale wie, o czym mówimy, jak i wy doskonale wiecie, bo przecież jesteście w tak zwanym popularnym ekonomiku. Możecie być dumni ze swojej szkoły, tak jak i ja jestem dumny z was, z naszych szkół, które prężnie rozwijają się w naszym mieście Olsztynie. Gościmy dzisiaj wspaniałych dyrektorów, nauczycieli z naszych szkół, którzy współpracują z wami, bo przecież my wszyscy jako wspólnota współpracujemy i możemy mówić o wspólnych naszych sukcesach. O czym wspominał pan dyrektor Stefan Procyk, mówiąc o tym, jak byliśmy, jesteśmy zaangażowani w to, ażeby polepszać warunki edukacji, wychowania, kształtowania postaw, charakterów młodych ludzi poprzez innowacyjne, różnego rodzaju procesy nauczania, jak i dbania o najnowsze wyposażenie naszych pracowni, naszych szkół. Tak, stawiamy, o tym mówimy i to w tym kierunku działamy na szkolnictwo zawodowe. Bo szczególnie teraz, w obliczu nowych wyzwań, gdzie potrzebne są wszelkiego rodzaju różne innowacje, gdzie potrzebujemy kreatywnych ludzi, młodzież, która może i będzie przygotowana do ogromnych wyzwań, wasza szkoła jest jak najbardziej tą, która w ten sposób kształci młodzież.
ja jako prezydent miasta i myślę, że my wszyscy z tego jesteśmy bardzo dumni. Szanowni Państwo, chciałem w tym uroczystym dniu 70-lecia serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, którzy wpisują się w historię naszej wspaniałej szkoły, jubilantki, którzy spędzili swoje lata kształcąc, edukując naszą młodzież, którzy tu wkładali ogromne serce, ażeby nasze miasto, nasza wspólnota mogła się rozwijać. Tych sukcesów jest bardzo wiele. Wspominał również o tym pan dyrektor Procy. Serdeczne słowa podziękowania dla was, dla całego grona pedagogicznego i tego, które dzisiaj jest w stanie spoczynku i tego, które dzisiaj jeszcze pracuje. Wszystkich pracowników administracji, wszystkich pracowników obsługi. To dzięki wam nasze szkolnictwo, nasz zespół szkół ekonomicznych tak dynamicznie i tak prężnie się rozwija. To dzięki wam mamy dzisiaj tak dużą ilość młodzieży, która objęta jest procesem kształcenia. To dzięki wam ta szkoła jest tak bardzo popularna. Serdeczne słowa uznania, podziękowania dla wszystkich absolwentów, którzy są promotorami tej szkoły, którzy zawsze wracają tu, którzy również po prostu mówią o niej, którzy wpływają na to najmłodsze pokolenie, że dokonuje właściwych wyborów. Serdecznie wam gratuluję wyboru tej szkoły, serdecznie wam dziękuję za wasze zaangażowanie i życzę dużo satysfakcji ze wszystkiego, co robicie, dużo tych wspaniałych jeszcze przed wami realizacji, które będziecie podejmować, które podejmujecie. Panie dyrektorze, na pana ręce chciałem przekazać drobny pominek, adres, jak i jednocześnie przede wszystkim grafiki naszej wspaniałej artystki, pokazującą nasze piękne miasto, Julity Wiech. Wszystkiego najlepszego. Pomyślność, dużo zdrowia. Zapraszam. Wybitni dyrektorzy, wspaniali nauczyciele, a także
a może przede wszystkim grono absolwentów mieszkających na całym świecie, z których szkoła może być naprawdę dumna. I wreszcie wy, uczniowie, którzy obecnie tworzycie historię szkoły, każdy z was zapisując kolejne karty codzienną pracą i fascynującymi przeżyciami. Wszystkich w pewnym momencie połączyła ta szkoła ze Służbą Ekonomicznych imieniem Mikołaja Kopernika. Wszystkim państwu, a w szczególności pedagogom i młodzieży, w imieniu Rady Miasta Olsztyna życzę niespożytych sił w kształceniu i zdobywaniu wiedzy, otwartości umysłów na świat oraz tolerancji i wrażliwości godnej współczesnego człowieka. Niech nauka zdobyta w szkole pozwoli wam, droga młodzieży, realizować własne marzenia i aspiracje, a Polsce przyniesie pożytek i rozwój. Szkole, dyrekcji, nauczycielom życzę wielu następnych pokoleń wychowanków, absolwentom i uczniom życzę satysfakcji z wybranej drogi i realizacji marzeń. Wszystkim zaś państwu życzę dużo zdrowia i sukcesów. Wszystkiego najlepszego. Pozwolę sobie na końcu. Pozwolę sobie na końcu na ręce pana dyrektora dla całego zespołu nauczycieli pogratulować tego wspaniałego jubileuszu i życzyć jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Panie ministrze, panowie posłowie, szanowni goście, panie prezydencie, panie dyrektorze. Witam was bardzo serdecznie, wszystkich nauczycieli, młodych, młodszych i najmłodszych absolwentów, którzy kończyli Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika. Zdaję sobie sprawę, że to dzisiejsze spotkanie jest dla państwa wyjątkowo ważne. Widzę, jaka radość na waszych twarzach była, kiedy spotkaliście się ze sobą, a wiadomo, że niektórzy po wielu, wielu latach. Dlatego dzisiejszy dzień to dzień radości i życzę wam, aby ten dzień był jak najmilszy. To jest czas krótki, ja już kończę. Życzę państwu przede wszystkim dużo, dużo zdrowia na dyrekcji szkoły, nauczycielom i młodzieży, wszystkim państwu, wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Trwajcie dalej w swoim zawodzie, bardzo trudnym, bo zawód nauczyciela jest wyjątkowy. Ale życzę nauczycielom, aby mieli jak najwięcej zdolnych uczniów, takich, którzy będą chcieli czerpać garściami waszą wiedzę. Wszystkiego najlepszego, to, z czego może być zadowolona szkoła. Ale 70 lat to trzeba się odwrócić do tyłu. Czyli gratuluję wszystkim dyrektorom, nauczycielom już emerytowanym, ale którzy są dzisiaj w świetnej kondycji i wam, drodzy uczniowie, realizacji swoich zamierzeń i znalezienia tej swojej drogi życiowej, której będziecie korzystać. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ja dla pana dyrektora mam dzisiaj kwiaty, ale także książkę trwałe. Dziękuję serdecznie. Szanowny panie dyrektorze, drodzy nauczyciele, dostojni goście, koleżanki i koledzy. Jestem absolwentem rocznika 1971. Naszą wychowawczynią była pani profesor Macidłowska. Pod wieloma względami była to klasa wyjątkowa.
profesorów. Pani profesor Barbara Gierusz, prywatnie moja bratowa, która jest teraz pracownikiem naukowym Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Pan profesor doktor habilitowany Sławomir Sojak, pozdrawiam Sławku, jest dzisiaj z nami. Jest kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W torebie mówiący te słowa też profesor kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Proszę Państwa, przyznać, że wtedy naszym postrachem był pan profesor Mieczkowski. To była pierwsza klasa naszej szkoły. Pozdrawiam pana profesora. Ja pamiętam, proszę Państwa, takie wydarzenie. Do tablicy została poproszona moja bratowa, późniejsza pani profesor Barbara Gierusz, odpowiada nawet i dobrze szło, bo była dobrą uczennicą, skończyła. Pan profesor tak patrzy, mówi, no bardzo dobrze, siadaj, trzy próbki. I to trzy próbki, proszę Państwa, zostało, przestało pierwszą klasę, nie mogliśmy tego przebić. Drodzy absolwenci, jestem przekonany, że po latach każdy z nas ze wzruszeniem wraca w te progi naszej szkoły. To jest powrót do lat młodości, do lat bezpłodnego dzieciństwa, ale także powrót do okresu, kiedy przechodziliśmy w okres dojrzałości i dorosłości. Był to okres, kiedy powoli zaczęliśmy przyjmować odpowiedzialność za swoje czyny, za życiowe wybory. I do tej odpowiedzialności szkoła nas przygotowała. To w jej murach wpajano nam nawyk codziennej, systematycznej pracy, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, ustawicznego kształcenia. I za to wszystko, drodzy nauczyciele, chciałbym w imieniu nas, absolwentów, jak najserdeczniej podziękować. Dziękuję za przekazaną wiedzę, za trud włożony w nasze wychowanie, za cierpliwość i zrozumiałość, za wartości humanizmu, jakimi kierowaliśmy się i kierujemy przez całe nasze dorosłe życie. Jubileusz, jaki dzisiaj obchodzimy, jest dla nas także okazją do pewnej refleksji osobistej, do spojrzenia wstecz. Jest próbą podsumowania tego, co każdy z nas w swoim życiu dokonał i czego jeszcze zamierza dokonać. Myślę, że warto chwilę takiej refleksji poświęcić. Nie bądźmy jednak tylko sądach dla siebie zbyt surowi. Jak powiedział wybitny pisarz Paulo Coelho, świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać swoje marzenia. Życzę nam, koleżanki i koledzy, abyśmy taką odwagę w sobie znajdowali. Życzę tej odwagi także dyrekcji szkoły i całemu gronu pedagogicznemu. Jestem przekonany, że do tych minionych 70 lat dopiszą Państwo kolejne wspaniałe karty historii tej szkoły. Dziękuję. Dziękujemy. O zabranie głosu poprosili także wychowankowie pana Roberta Kwiatkowskiego. Zapraszamy na scenę.
Państwo, że jeszcze ja kilka słów powiem na temat, bardzo krótko, postaram się, to się uda. Na temat naszej grupy, na temat naszego roku. Jesteśmy niewielką tutaj liczbową klasą. Zostańcie koleżanki do Was. Jesteśmy niewielką liczbową tutaj grupką na tej sali. Ale chciałam zaznaczyć, uciekła koleżanka, o której chciałam powiedzieć i pochwalić się chcieliśmy, my jako jej koledzy, że mamy również w naszym gronie profesora. Koleżanka, która przemawiała, jest również tytułem profesora zwyczajnego, otrzymała ten tytuł kilka lat temu z rąk prezydenta. Jest klubą naszego roku. Maleńkie wspomnienie dotyczące naszej matury. Koleżanka powiedziała, że jesteśmy rówieśnikami, jesteśmy bliźniakami tej szkoły, a jednocześnie obchodziliśmy 3 razy pod rząd, co 5 lat, swoje rocznice, 40, 45 i 50 lat. I właśnie między innymi pan profesor Pieczkowski nam towarzyszy we wszystkich tych naszych grupowych uroczystościach. Za co mu jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Właśnie jeszcze wczoraj naszła mnie taka refleksja tego pożegnania ze szkołą. Wtedy, kiedy żegnaliśmy się jako maturzyści, ja wtedy wygłosiłam taki mały aforyzm chiński, który chcę przekazać uczniom tej szkoły na temat pożegnania, bo to było bardzo wzruszające. Nie wiem, czy uda nam się jeszcze raz obejść jubileusz, czyli 80-lecie tej szkoły. Jeśli się uda, to chętnie przybędziemy. Ale jeśli nie, to pozwólcie Państwo, że się tutaj w imieniu naszej grupy pożegnam z całą, tak na wesoło może, nie na smutno, z wszystkim, z całym gronem, z nauczycielami, dyrekcją, z absolwentami i z Wami, drodzy młodzi uczniowie tej szkoły. Pamiętajcie, że jak będziecie się żegnać ze szkołą, to nie żegnajcie się łzami. Pewien mędrzec chiński powiedział tak: nie łzą, lecz sercem żegnać się, gdy rozstać ci się przyjdzie. Pamiętaj wciąż, maksymę tę: nie łzą, lecz sercem żegnać się. We łzach obłuda kryje się, a prawda z kłamstwa szydzi. Nie łzą, lecz sercem żegnać się, gdy rozstać nam się przyjdzie. Szkół zawodowych panią Ewę Kęczuk. Wszystkich dyrektorów. Tak. Szanowni Państwo, ponieważ dyrektorzy Olsztyńskich Szkół Zawodowych trzymają się na co dzień razem i ściśle ze sobą współpracują, wspierają się w realizacji swoich zadań, wszystkich zadań, które zmierzają do rozwoju tych szkół i do rozwoju szkolnictwa zawodowego, to również i w dniu dzisiejszym, tak szczególnym, jesteśmy tutaj razem, aby wspólnie pogratulować panu dyrektorowi i całej społeczności szkolnej, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji, obsługi, uczniom, absolwentom tak wspaniałego jubileuszu. I chciałybyśmy dzisiaj same kobiety, ale w imieniu naszych szkół, złożyć Państwu życzenia siły, zdrowia, wyboru, konsekwencji, dążenia do realizacji zamierzonych celów zawodowych i osobistych. Szanowni Państwo, te szkoły zawodowe, które ze względu na swoją specyfikę mają możliwość, że tak powiem, wytworzenia produktu trwałego do dzisiaj, pomimo naszym, jest taki produkt trwały, a te szkoły, których produkt
to coś dla smaku, dla serca, dla duszy. Wszystkiego najlepszego. Spocznij, proszę usiąść.